Hej. Dzień dobry wszystkim. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy ponownie tworzyć logo w programie Adobe Photoshop również za pomocą ścieżek i innych metod. W ostatnim odcinku tworzyłem prototyp, kopię, marną kopię logo Twittera. W dniu dzisiejszym dodatkowo zajmiemy się logiem YouTube, ponieważ jest są dosyć proste i mamy tu jeszcze elementy wycięcia. Przejdę do omówienia kilku metod. i Jedną z tych pierwszych będzie. Moment, kiedy znaleźliśmy jakiś logotyp. Nie do końca chcemy, chcemy to je od początku projektować. Ja sobie właśnie wytnę w tym momencie tutaj na potrzeby tylko edukacyjne, czyli zaznaczamy narzędziem zaznaczenie prostokątne. Ctrl X, czyli CAT wycinamy i następnie wklejamy na osobnej warstwie dokonam inwersji czyli negatywu Ctrl I tak aby łatwiej mi się jeszcze odizolowało ten nasz element Ctrl X w tej chwili mam go w schowku, Ctrl A, Ctrl Delete wszystko pousuwałem odznaczam Ctrl V i mamy swój element Oczywiście nie są przezroczysty, dlatego też będę musiał usunąć te elementy. Tutaj, wokół logo YouTube'a, jak i ten trójkącik, za pomocą magicznej różdżki zaznaczam. Jeżeli coś będzie mi tu nie pasowało, zawsze mogę zmienić tolerancję, a następnie klawiszem delete usuwam, aby się upewnić, czy na pewno wszystko zostało usunięte. Jasne, sobie tutaj coś może namaluję pod spodem. Czy jest z pewnością zwykły zaokrąglony? Maluję faktycznie, no są tu pewnie niedoskonałości w tym wyciętym rastrze. Ale zaraz sobie z nimi poradzimy. W tym momencie moglibyśmy ściśniętym tym kontrolem Ważne, aby to był taki dosyć solidny element rastrowy, to znaczy nie miał właśnie żadnych poszarpanych krawędzi, i tak dalej, aby programowi było łatwo zaznaczyć ten obszar. Klikam z kontrolem, wtedy mi się pojawi z prawej strony taka łapka z takim prostokątem. Wybieram opcję zaznaczenie prawym utwórz ścieżkę roboczą. W zależności od tego jak mamy ten element graficzny tutaj rozpikselizowany, bądź nie. Tutaj już indywidualnie dobieramy tą tolerancję. W zakładce ścieżki pojawiła mi się tutaj warstwa z tą ścieżką. Następnie biorę kursor odpowiedni, od, od, odpowiadający za zaznaczanie ścieżek, czy to bezpośrednio, czy też nie. Jeżeli byście nie mieli tutaj tego narzędzia, Tutaj w dolnym rogu prawym klawiszem klikamy. Jeżeli byłoby coś nie tak, zawsze możecie kliknąć Okno, Przestrzeń Robocza i tutaj wybrać jedną z domyślnych przestrzeni. OK, moje ścieżki są w tej chwili zaznaczone. Ja sobie utworzę nową warstwę i na tej warstwie utworzę nową warstwę do balansowania, czyli kolor kryjący. No, jak widzicie, logo wygląda jak wygląda. Adekwatnie do tego, ile tutaj pracy włożyliśmy, czyli gdzieś bazowaliśmy na jakimś y, prototypie logu y, pobranego gdzieś przeglądarki i y, z, powiedzmy półautomatycznie obrysowaliśmy i y, utworzyliśmy automatyczną ścieżkę roboczą. No Tą drogą bym do raczej tutaj nie chciał iść, więc ja po prostu to wypełnienie kolorem oraz tą ścieżkę sobie usunę. W ostatnim odcinku, w momencie, kiedy przerysowywałem logo Twittera, tam pewne okna mi nie wyskakiwały, ponieważ tutaj w programie do nagrywania dałem przechwytywanie aplikacji, a nie ekranu. I tak naprawdę nie wiem, dlaczego nie zarejestrowało tutaj pewnych wyskakujących okienek. Ja sobie to usuwam. Muszę sobie jeszcze się cofnąć do tego momentu, gdzie miałem ten podrys, aby mniej więcej, mniej więcej bazować na rozmiarze. Ok. Dokument nie musi być jakiś wielki, najlepiej przy tworzeniu za pomocą ścieżek, tak zwanych elementów wektorowych. Może mieć on 72 pikseli na cal, ponieważ później tak, jeżeli stworzymy z tego kształt bądź kształt własny. Będziemy mogli go rozciągać w nieskończoność niezależnie od tego, jaką rozdzielczość ekranową czy też pliku będziemy mieli. Od czego należy zacząć? Zamiast rysować ten kształt przypominający prostokąt piórem jako ścieżkę, ja skorzystam z narzędzi kształtu. Z tym, że nie wybiorę kształtu jako kształtu, a w tym miejscu wybiorę opcję ścieżka. Dla bezpieczeństwa to na nowej warstwie utworzę prostokątną ścieżkę. Ona ma takie same parametry jak samo narzędzie kształtu, które bezpośrednio nadaje obrys, wypełnienie i tak dalej. W tym miejscu mogę sobie już zmienić jego rozmiar, wybrać wypełnienie, czy też obrys. To na razie sobie zostawiamy. Nas interesuje zaokrąglenie tych rogów. To eksperymentalnie będę wpisywał pewne wartości. 10 mm jest powiedzmy 9, przepraszam, mm zbliżoną wartością, więc ją pozostawię. Przechodzimy do zakładki ścieżka. Mamy swoją pierwszą ścieżkę, czyli jest to ten obły prostokąt. W oryginale mi się wydaje, że ten kształt tutaj tego logotypu ma gdzieś po środku tutaj bardziej uwypukloną tą część, więc moglibyśmy właśnie ten element tutaj spróbować podnieść do góry, dodając taki punkt kontrolny, oczywiście delikatnie tak samo tutaj, i ja sobie zaraz spróbuję sprowadzić to do porządku. O właśnie tym narzędziem, jeżeli powstanie jakieś właśnie takie dziwne przekształcenie, e, albo wręcz odwrotnie będzie właśnie bardziej obłe. Tym narzędziem, które nazywa się konwertowaniem punktów, możemy w przypadku konwersji gładkich narożnych punktów kotwiczenia je przywrócić do porządku. Ścieżki. Okno, właściwość, podejdźmy, czy na tym etapie już coś możemy, jeszcze możemy coś zmienić, niestety poprzez konwersję tych punktów te parametry za zaokrągleniami znikły. Aby to ładnie wyglądało ja po prostu cofnę te ustawienia i zostawię to jako linię prostą, tak też aby nie przeciągać. Co dalej? Potrzebujemy naszego trójkątnego elementu w tym co wybieram narzędzie kształtu trójkąta Również opcja ścieżka z wciśniętym shiftem, tak aby powstał w miarę to trójkąt równoboczny. Otworzyłem to akurat na tej samej ścieżce. Jeszcze raz dodając nową warstwę w zakładce ścieżka z wciśniętym shiftem, tworzę sobie taką, taki, taki trójkąt CTRL T. Dokonam tutaj obrócenia, a następnie zwiększenia. Jeżeli mamy jakiś już punkt, w którym chcemy, aby nasz ten, ta ścieżka, ten kształt pozostał, warto sobie ten punkcik tutaj, który nam zakotwiczy, przesunąć, następnie z Shiftem rozciągam to równomiernie. Oczywiście jest, jest to, nie jest to stricte dokładnie logo YouTube'a, jest to raczej na wzór YouTube'a, Także nie przykładam tutaj większej uwagi do tego. Ok, teraz mam dwie niezależne ścieżki, które musimy połączyć na osobnej warstwie w nową, bądź po prostu z tej ścieżki bądź z tej ścieżki przenieść na y, kolejną warstwę. Wybieram narzędzie z lewej strony panelu, zaznaczanie bezpośrednie. Zaznaczam nasz główny kształt. Ctrl C, przechodzę na pustą warstwę. Ctrl V. Podobnej operacji dokonuje na warstwie z naszym trójkątem. Dokonuję za pomocą skrótu klawiszowego CTRL-C wchodzę na naszą środkową warstwę Ctrl+V. Te miniatury tych warstw są tutaj dosyć małe. Można je oczywiście powiększyć, Opcje panelu o, są maksymalne, już bardziej się tego nie da powiększyć. No, okay. Mamy teraz stworzony swój kształt. Gdybyśmy przeszli teraz utworząc pustą warstwę. Wybieramy warstwę do pasowania kolor kryjący, a no tak, o jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. W tej chwili tak naprawdę te kształty nałożone na siebie, nam nic e, tutaj nie dadzą, bo nam zależy, aby ten trójkąt wyciął tą zawartość. Tego można dokonać w tej zakładce, gdzie się łączy, odejmuje, przecina, wyklucza, nakładające się kształty. W tym wypadku nasz kształt powiedzmy tego prostokąta z zaokrąglonymi rogami i trójkąta się nakładają, więc po kliknięciu wyklucz powinien nam pozostać tylko ten obrys, który tutaj imituje pod spodem warstwą w kolorze czarnym. Sprawdźmy zatem, czy się operacja udała. Kolor kryjący, mamy gotowe. Wstępnie gotowe, prototypowe logo YouTube'a. Oczywiście na taki kształt możemy nałożyć sobie masę efektów. Nie musi być ono tak do końca czerwone. Wezmę sobie może jakiś gradient, nie widzę, żeby było jakieś piękne, czerwone i sympatyczne. No i mamy gotowy kształt. Te nasze ścieżki tu nadal pozostały. Co z tym kształtem? Za każdym razem będziemy musieli wracać do naszego pliku w formacie PSD, przekopiować i tak dalej. Na tym etapie również możemy z tych ścieżek utworzyć sobie kształt własny. W tym celu zaznaczamy, klikamy edycja i kształt własny. Tu na podglądzie widzimy, czy powiedzmy e, to nakładanie naszych ścieżek, kształtów i tak dalej się udało. Ja sobie to zapiszę jako YouTube. Szukam polecenia kształt własny. Już mi w tej chwili tu wyskakuje. I teraz w dowolnym momencie, w dowolnym pliku, dopóki te kształty są zapisane wewnątrz programu, mogę go używać. Czy to w Różnych rozmiarach niekoniecznie e, odpowiadającym oryginalnym proporcjom, czy też wciśniętym klawiszem shift, w dowolnym momencie możemy sobie taki kształt ponownie użyć. Takim prostym przykładem może być prosta strzałka, który obecnie chyba nie ma w Adobe Photoshop 2022, e, jako kształt własny. Są jakieś drzewka, są jakieś kwiatki, ale nie ma niestety właśnie takich podstawowych, jak kiedyś były. Gdzie była też parasolka, były jakieś proste strzałki. teraz tego nie ma. Kształt własny. Jeszcze musimy tylko edytować jego preferencje jako zbiór punktów. No właśnie połączyły mi się dwie dwa kształty, czyli dwie ścieżki na jednej, na jednej warstwie. Dokonam tego jeszcze raz. Czyli kształt własny już na pustej warstwie Nie wiem dlaczego aktualnie te warstwy są nieaktywne a powinny być. Wypełnienie kolorem czerwonym. Usunę te ścieżki. I ponownie spróbuję włączyć tutaj kształt własny. Może wszystkie te warstwy usunę dla pewności, aby mi nic nie przeszkadzało. No tak. Już wiem na czym błąd polegał, <coughs> po prostu wcześniej nie odznaczyłem tej opcji ścieżka, tylko dałem jako... No właśnie była włączona opcja ścieżka, teraz jak włączę opcję kształt, powinno bez problemu, no właśnie, powinno bez problemu działać. Możemy sobie to czymś obrysować, jakimś dowolnym kolorem i mamy już ten kształt własny dla siebie zapisany. Oczywiście ta metoda sprawdzi się przy wielu innych elementach tworzenia przeróżnych grafik, jeżeli jesteście youtuberami bądź korzystacie również z innych social mediów, social mediów gdzie potrzebne jest tworzenie własnych grafik. Niekoniecznie kontynuujcie ten zwyczaj, gdzie to, co jest w sieci, to darmowej i pobierajcie i używajcie cudzych prac. Mi się wydaje, że taka metoda. Tworzenia materiałów e, dla siebie od zera jest nie dość dobrym treningiem, to przynajmniej nikt Wam nie zarzuci w przyszłości, że korzystaliście z czyich materiałów bez pozwolenia, no bądź co gorsza, e, ukradliście takie materiały. E, z mojej strony to wszystko. E, mam nadzieję, że się ten materiał podobał. Jeżeli macie jakieś uwagi i pytania, to e, dajcie znać w komentarzu. E, napiszcie również o czym powinienem stworzyć następny odcinek. Kładąc nacisk oczywiście tutaj na pracę w Photoshopie pod kątem e, grafiki rastrowej, ogólnie środowiska Photoshop, tylko pod kątem e, kierunku na przykład e, technikum e, fotografii, multimediów. Dajcie znać w komentarzu, miło będzie jak dajecie łapkę w górę i zostawicie subskrypcję będziecie mogli być na bieżąco. Z mojej strony to wszystko, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.